Dziś będę wykonywał bardzo skomplikowaną operację, gdyż ona musi być wykonana z prognozą przyszłego efektu, a jest to operacja feminizacji twarzy. Odpowiem krótko: będzie operacja nosa, ale również też mamy w planach w przyszłości niedalekiej wykonanie korekty czoła. Zobaczcie, dlaczego. Spra wystające czoło. Kościołowa powoduje, że efekt wizualny jest efektem, efektem typowo maskulinizacyjnym, przerośnięte są łuki brwiowe. Kości okolicy czołowej powodują taką dość dużą pokrywę. No i również nos jest też garbaty, bardzo, bardzo duży, i to będzie też celem naszej operacji. Dzisiaj, właśnie, dopasowanie się do przyszłości, dopasowanie już dzisiaj efektem feminizującym nos, tak abyśmy mogli w przyszłości spokojnie dokończyć resztę. Takie skomplikowane operacje wykonuje w Timeless I jako jedyna klinika w, w, w Polsce i w tej części Europy prawdopodobnie przeprowadzamy tak kompleksowe zabiegi feminizacyjne łącząc doświadczenie Chirurgii głowy i szyi i chirurgię plastyczną. Zapraszam na konsultację. Proces jest długotrwały, bardzo rzetelnie trzeba się do niego przygotować. Na taką konsultację warto też jest przynieść jakieś dodatkowe materiały, własne przeróbki swoich zdjęć bądź ewentualnie inspiracje innymi, innymi zdjęciami. Chętnie o tym porozmawiam, bo nie ma, nie, nie ma nic lepszego niż osobista konsultacja, bo ona daje taką możliwość interakcji a jednocześnie też całościowo można już pójść dalej. Zapraszam na konsultacje do kliniki Timeless Janusia Worowski.